Cezary Olszewski wygrał z nią kryształową kulę. O aktorce powiedział jedno. 30 października media obiegła smutna wiadomość o nagłej śmierci Cezarego Olszewskiego. Widzowie doskonale znali go z programu Taniec z Gwiazdami, gdzie partnerował celebrytką. Z jedną nawet zwyciężył show. Serce się ściska na to, co o niej powiedział. Cezary Olszewski nie żyje. Odnaleziono go w hotelu. W poniedziałek mediami wstrząsnęła wiadomość o nagłej śmierci uzdolnionego tancerza Cezarego Olszewskiego. Mężczyzna został znaleziony martwy w ostrołęckim hotelu około godziny 10. Na miejscu pojawił się sztab śledczych, którzy prowadzą dochodzenie na temat przyczyn śmierci 42-latka. W swojej karierze najbardziej zasłynął występami w programie Taniec z Gwiazdami. W ciągu 5 edycji podbił serca jurorów i widzów niezwykłymi choreografiami. Pod opieką miał gwiazdy z różnych dziedzin show biznesu. Z polską aktorką dotarł do finału i sięgnął po kryształową kulę. Cezary Olszewski w Tańcu z Gwiazdami. Tancerz w programie wystąpił 5-krotnie, stając na scenie z Magdalenę Walach, Anną Popek, Anną Nowak-Ibisz, Grażyną Wolszczak oraz Dorotą Zawadzką. Wiadomość o śmierci 42-latka poruszyła nie tylko jego bliskich, ale także gwiazdy, które miały okazję się od niego uczyć. Cezary Olszewski do każdej z partnerek w programie podchodził z otwartością i chęcią podzielenia się taneczną pasją. Wiosną 2008 roku jego poświęcenie doprowadziło go do finału, gdzie wraz z aktorką osiągnął zwycięstwo. Nie było to jednak jedyne wyróżnienie. Zaskakujące wyznanie Cezarego Olszewskiego na temat partnerki. Dla tancerza 7. edycja programu Taniec z Gwiazdami była wyjątkowa. Na parkiecie debiutowała Magdalena Walach, ale i dla Cezarego Olszewskiego było to pierwsze zetknięcie się z telewizyjnym show. Choć wierzył w swoje umiejętności i zapał aktorki, najbardziej obawiał się opinii widzów. Na szczęście duet okazał się bezbłędny i zwyciężył edycję. Co więcej, gwiazda została okrzyknięta najlepszą tancerką dotychczasowych sezonów. Dla Cezarego Olszewskiego nie było lepszego wyróżnienia. Dla mnie najtrudniejszym rzeczą nie był sam taniec, ale to, czy publiczność obdarzy nas sympatią. Tak się stało. Bardzo się cieszę, że ludzie nas polubili. Jestem dumny z Magdy, która została okrzyknięta najlepszą tancerką ze wszystkich edycji programu, przyznał portalowi XOXO.